kody błędów, gdzie ich szukać i jak je rozwiązać. Wyobraź sobie dwa scenariusze, niezależnie w którym scenariuszu wziąłeś udział. Zawsze jesteś ofiarą tego samego problemu. Kodu błędu. Pierwszym, jesteś instalatorem. Jedziesz na montaż. Wszystko przebiega zgodnie z planem. A na koniec okazuje się, że klimatyzacja nie działa. W drugim, jesteś klientem, który z niecierpliwością czeka na montaż swojego nowego klimatyzatora. Instalacja przebiega pomyślnie, lecz gdy instalator wychodzi, twój klimatyzator przestaje reagować. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Ci, co to znaczy kod błędu, jak go odczytać i gdzie szukać rozwiązania. Mamy klimatyzator typu rack. Klient mówi, że klimatyzacja mucha, a nie chłodzi. Rzeczywiście ma rację. Sprawdźmy więc, jaka jest tego przyczyna. Aby to sprawdzić, musimy nacisnąć na pilocie 8 razy przycisk sleep, a następnie chwilkę poczekać. Jak widzimy, klimatyzator wyświetlił nam błąd 36. Sprawdźmy, czym jest błąd numer 36. Aby to zrobić, musimy udać się na stronę schissel.pl. Następnie w górnej części strony odnaleźć zakładkę wsparcie, a w niej link podpisany jako Hisense, kody błędów, w tym przypadku rack. Następnie odszukujemy błędu z numerem 36. Błąd ten oznacza brak komunikacji jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną. I prawdopodobne przyczyny rozwiązania tego błędu znajdują się opisane obok. W klimatyzacji komercyjnej jest nieco inaczej niż w urządzeniach typu rack. Tu występuje sterownik naścienny, który automatycznie pokazuje nam kody błędów. W tym przypadku jest to błąd numer 64. Sprawdźmy, co oznacza błąd numer 64. Tak samo w tym przypadku dajemy się na stronę schissel.pl, zakładka wsparcie, tylko w tym przypadku wybieramy Hisense kody błędów LCAC. Ponownie szukamy kodu błędu oznaczonego numerem 64, który oznacza nie działa komunikacja pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Tutaj tak samo po prawej stronie możemy znaleźć prawdopodobną przyczynę stanu nieprawidłowego oraz środek zaradczy. Pilot zdalnego sterowania oraz sterownik naścienny to nie wszystko. Pełną diagnostykę możesz wykonać również za pomocą aplikacji. Jednak by tego dokonać, twój klimatyzator musi zostać wyposażony w moduł Wi-Fi, a twój telefon w dedykowaną aplikację. Krok po kroku, jak tego dokonać, znajdziesz pod tym linkiem. Błędy bywają mniej lub bardziej oczywiste. Aby uniknąć jednych i drugich, należy zadbać o podstawy. Sprawdź, jak poprawnie zamontować klimatyzator.